Cześć kochani, wasz Soul Voice z tej strony. Dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o fantastycznej lampie Solux, którą mam od wielu lat i czasami nawet o niej zapominam, ale przypomina mi się. I właśnie dlatego, że sobie o niej przypomniałam, powiem wam kilka słów na temat tej cudownej, magicznej lampy, powiedziałabym terapeutycznej. Bowiem ta lampa emituje promieniowanie, kochani, podczerwone, które wykorzystuje się głównie w zabiegach światłoleczniczych, inaczej mówiąc ciepłoleczniczych. Zabiegi takie mogą być przeprowadzane przede wszystkim w gabinetach fizjoterapii, ale niekoniecznie, mogą być też przeprowadzane w waszym domu i możecie taki zabieg wykonać równie dobrze samodzielnie, oczywiście jeśli posiadacie taką lampę. Więc numer jeden, należy kupić lampę, a dopiero numer dwa będzie zrobienie jakiegokolwiek zabiegu. Ale żeby zdecydować się na zakup takiej lampy, posłuchajcie, co mam jeszcze wam do powiedzenia właśnie na ten temat. Moi drodzy, lampa Solux to, jak wspomniałam, elektryczna lampa terapeutyczna. Jest tych lamp bardzo dużo na rynku. Są lampy małe, średniej wielkości, duże, takie bardzo profesjonalne, gabinetowe oraz takie zwyczajne, powiedziałabym, domowe. Jak w ogóle działa ten Solux i jakie ma filtry? No cóż, lampa Solux ma filtr niebieski, jak i filtr czerwony. Filtr niebieski daje, kochani, nam takie światło o właściwościach przeciwbólowych. Jest generalnie stosowana także w celu złagodzenia podrażnień po złuszczeniu np. naskórka i, powiedziałabym, po jego oczyszczeniu. Natomiast lampa Solux o czerwonym kolorze przepuszcza promienie światła czerwone i podczerwone, które natomiast, moi drodzy, działają bardzo rozgrzewająco. Generalnie właśnie ta lampa Solux czerwona łagodzi różnego rodzaju zapalenia i przede wszystkim przyspiesza gojenie ran. Ogólnie mówiąc, zastosowanie tej lampy z uwagi na lecznicze działanie jest coraz częściej stosowane nie tylko w profesjonalnych, moi drodzy, gabinetach fizykoterapii, ale również w naszych domach. Jako po prostu, powiedziałabym, taka doraźna, szybka pomoc, no, w różnych dolegliwościach. Urządzenie to, które przynosi nam w zasadzie ulgę w schorzeniach różnego typu, jak na przykład bóle kręgosłupa, słuchajcie, bóle karku, bóle mięśniowe, lwa kulszowa, lwa ramienna, lumbago, czy też dyskopatia na przykład. Różnego rodzaju jeszcze stany zapalne stawów i nerwów, stany po stłuczeniach, skręceniach spowodowanych, no, po prostu innymi kolizjami, czy też na przykład jakimiś krwiakami, skurcze mięśni, jeżeli czasem wam się robią. Różnego rodzaju można leczyć blizny oraz po prostu wzrosty. Z tego co wiem, również półpasie, czy też na przykład trądzik młodzieńczy. No i wiele osób leczy tą lampą również zapalenie zatok szczękowych i zatok obocznych nosa. Więc naprawdę tego typu lampa ma bardzo duże zastosowanie. Lampa ta również pomaga na depresji. Co ciekawe, pomaga w leczeniu smutku, depresji, właśnie takiej melancholii, a jej światło w ogóle zmniejsza dokuczliwość, kochani, objawów, na przykład przesilenia jesiennego, takiego typowego przesilenia. Za sprawą takiej lampy, na przykład, tkanki są bardziej rozgrzane, a wręcz powiedziałabym mocno rozgrzane. Co za tym idzie, rozszerzają się również naczynia krwionośne i proces redukuje napięcie waszych mięśni i na przykład przyspiesza przemianę materii. Światło takiej lampy Solux wykorzystuje się również, kochani, na etapie przygotowania do na przykład masażu leczniczego i to jest bardzo fajne. Najważniejsza rzecz, o której nie mogę zapomnieć, to są przeciwwskazania, ponieważ
jest to istotne. Na przykład po lampie Solux nie powinno się sięgać, jeśli jesteśmy dotknięci na przykład dolegliwościami takimi jak gorączka, stany zapalne skóry, tkanek miękkich, przede wszystkim żylaki, bardzo ważna rzecz, jeśli masz takowe, ta lampa nie będzie dla Ciebie. Cóż jeszcze? Niewydolność krążenia, gruźlica płuc, różnego rodzaju zaburzenia ukrwienia obwodowego części kończyn, no i przede wszystkim choroba nowotworowa i najważniejsza ciąża. Osoby w ciąży, czyli kobiety w ciąży, nie powinny stosować tej lampy i to jest bardzo ważne. Czyli takie bardzo główne i najważniejsze to główne schorzenie grużylaki i ciąża. No te pozostałe również są istotne. Mogę jeszcze wspomnieć o rehabilitacji tą lampą. W szeroko pojętej rehabilitacji w ogóle lampa Solux służy do nagrzewania właśnie różnych części ciała i przygotowania takowych mięśni, tkanek do po prostu dalszych zabiegów, zazwyczaj zabiegów masażu, zabiegów jonoterapii, czy też po prostu ćwiczeń ruchowych. Dzięki swoim właściwościom rozgrzewającym naświetlane miejsca, powiedzmy, rozszerzają naczynia krwionośne i jednym słowem poprawiają krążenie. Jak się używa, kochani, taką lampę? Generalnie sam zabieg Solux jest bardzo prosty. To warto wiedzieć, że wymaga od nas pewnej dyscypliny jednakże. Ustalając w ogóle dawkę i intensywność promieniowania, bierze się bowiem pod uwagę nie tylko dane z przeprowadzonej analizy, ale także subiektywne odczucia osoby, która po prostu poddaje się temu leczeniu. Odczuwalne powinno być przyjemne ciepło i takie intensywne ciepło. Lampa ta nie może, broń Boże, parzyć, więc musi być zachowany odstęp. Odstęp takiej lampy leczniczej od miejsca naświetlania powinien wynosić mniej więcej, słuchajcie, 30, a nie więcej niż 50 cm. Aby wszystko w ogóle poszło zgodnie z planem, musimy również pamiętać o przestrzeganiu kilku zasad. Przede wszystkim pacjent powinien przyjąć komfortową pozycję i odsłonić miejsce, na które będą padały promienie właśnie lampy. Skóra, moi drodzy, i miejsce tego naświetlania nie powinny być pokryte żadnymi substancjami typu balsamy, maści, kremy etc. Skóra i miejsce naświetlania nie mogą mieć ostrych zmian troficznych i osoba powinna w ogóle niezwłocznie zgłosić wszelkie pojawiające się podczas zabiegu dolegliwości, jak na przykład ból, pieczenie czy też swędzenie. Osobie, która w ogóle wykonuje zabieg, powinno się mówić raczej o wszystkim, ponieważ jak czujemy jakiś dyskomfort, to nie jest przyjemne i może być później jakiś problem. Możemy się po prostu poparzyć, więc naprawdę zwracajmy na to uwagę i bądźmy otwarci i śmiało mówmy o swoich problemach. Pacjent jeszcze generalnie powinien mieć założone okulary ochronne, aby po prostu chronić swoje oczy przed szkodliwymi wiązkami promieni tego światła. Pojedyncze w ogóle naświetlenie lampą Solux trwa, kochani, gdzieś tak między 10, 11 a 20 minut, w zależności od różnych instrukcji różnych lamp, więc o tak mniej więcej. Z reguły jest bezpiecznie i nie ma żadnych negatywnych wpływów na organizm ludzki, przynajmniej ja nie przeczytałam o tym. Cóż mogę jeszcze dodać, że to światło podczerwone, kochani, w tej lampie Solux to jednym słowem magia i moc właśnie kolorów. I lampa Solux na podczerwień przeznaczona jest do naświetlania generalnie tylko i wyłącznie ludzkiego ciała. Nie słyszałam, żeby naświetlano zwierzęta. Światło to, jak powiedziałam wcześniej, wnika w skórę i następuje po prostu lepsze ukrwienie, przemiana materii, zwiększa się w ogóle w obrębie tego światła. No i przede wszystkim, co jest bardzo istotne, działanie tej lampy i jej światło właśnie pobudza procesy zdrowienia, a przecież wszystkim nam o to chodzi, żeby być
zdrowym, radosnym i szczęśliwym. Zabiegi w ogóle światłolecznicze taką lampą, to jeszcze raz przypomnę, jeśli nie wymieniłam wcześniej, to na przykład przewlekłe procesy zapalne, reumatoidalne stawów, stany różnego rodzaju półrazowe, tak dla przypomnienia, przewlekłe stany zapalne jamy nosowej, zatok przynosowych, ucha zewnętrznego i stawów żuchwy. Przewlekłe w ogóle podostre stany zapalne nerwów obwodowych również, mięśniobóle, zapalenia nerwów czaszkowych 2 i 4, półpasiec, kochani, o, jeszcze odmrożenia, oparzenia, przykurcze, trudno gojące się rany, trądzik różowaty i błodzieńczy, stany po zapaleniach bakteryjnych oraz jakiegoś tam uszkodzenia, na przykład skóry. No i ważne jest przygotowanie również do masażu ciała przed zabiegiem. Taka lampa znajduje zastosowania również w szpitalach, w przychodniach zdrowia, nie tylko w gabinetach fizykoterapeutycznych, również w gabinetach kosmetycznych, no i oczywiście w naszych domach. Jak ta podczerwień działa, kochani, na żywe organizmy? W tkance biologicznej w ogóle wywołuje przede wszystkim reakcje termiczne. W kontakcie ze skórą skutkuje ogrzaniem i wywołuje pocenie się, posiada jeszcze właściwości biostymulujące i zdrowotne, stąd jej zastosowanie w ogóle w przypadku różnego rodzaju bólów, mięśniobólów, leczenia kontuzji, etc. Z jej pomocą, jak już wiecie, można leczyć wiele schorzeń, więc chciałabym Wam ją serdecznie polecić. Jest również dobra na bezsenność i różnego rodzaju przeziębienia, bóle głowy, czy też normalny stres i zmęczenie. Oraz jeśli na przykład macie również wysokie ciśnienie krwi. To tak szybko i skrótowo o tej cudownej lampie. Mam nadzieję, że przydadzą Wam się te informacje. Jeśli będziecie chcieli zakupić taką lampę, możecie ją kupić na Allegro, również na eBayu oraz w wielu różnych sklepach internetowych. Podam kilka linków, oczywiście te linki mogą się zmieniać, mogą być aktywne i nieaktywne. Ja osobiście bardzo lubię tą lampę, ale zaznaczam, że trzeba przestrzegać tych zasad, o których wspomniałam, i zwrócić uwagę, czy po prostu możecie używać takiej lampy. Taka lampa jest fantastyczna na przykład na prezent dla rodziny, żeby pomóc swojej rodzinie czy osobie bardzo nam bliskiej wyzdrowieć, jeśli ma jakieś problemy zdrowotne, więc możecie o tym również pomyśleć. Będzie to bardzo ciekawy i oryginalny prezent, jeśli nie macie na przykład pomysłu na prezenty urodzinowe. No cóż, kochani, to na tyle w tym odcinku. Dziękuję, że słuchacie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Przesyłam Wam bardzo dużo magicznej, mojej odlotowej, kosmicznej energii wszechświata, którą się jak zawsze z każdym nagraniem z Wami dzielę. Mam nadzieję, że w miarę ciekawie dzisiaj poopowiadałam i zapraszam Was na kolejne filmy o zupełnie innej tematyce, ale niech będzie ta magia kolorów zawsze z nami, zawsze w nas i koło nas, ponieważ niestety kolory mają duże znaczenie w naszym życiu, nawet jeśli o tym nie wiemy, czy nawet jak wiemy, a o tym po prostu zapominamy. To na tyle. Pozdrawiam cieplutko, do usłyszenia. Subskrybujcie, stawiajcie łapki, będzie mi bardzo miło. Pa, pa, pozdrawiam serdecznie, cześć.